dziękuję wszystkim za przybycie i za okazane zainteresowanie. Temat wystąpienia brzmi sprawiedliwość, a efektywność, także myślę, że można by zacząć od krótkiego opisania zależności pomiędzy efektywnością a sprawiedliwością i od krótkiego zarysowania kwestii tego, dlaczego zdaniem niektórych może istnieć czy powstawać pewnego rodzaju istotny dysonans pomiędzy sprawiedliwością a efektywnością, który to dysonans, czy którą to rozbieżność należałoby w jakiś sposób skorygować. I najpierw może w takim razie coś o efektywności. Ja pozwoliłem sobie założyć na podstawy, w ramach tego wystąpienia, że wolny rynek, czy system wolnej przedsiębiorczości jest tym systemem, który w największym stopniu promuje efektywność. Jako, że to jest wystąpienie w ramach klubu KASE, no to założyłem, że w większości z Państwa są znane takie sztandarowe argumenty przemawiające właśnie za tą tezą, że system wolnej przedsiębiorczości jest systemem w sposób maksymalny promującym efektywność. Mamy na przykład argument Misesa, który mówi, że tylko w ramach systemu wolnej przedsiębiorczości może się rozwinąć swobodnie kształtujący się system cenowy, czyli pewna jednorodna skala wartości wymiany oparta na liczebnikach głównych, która umożliwia w sposób ilościowo ścisły porównywanie bieżących kosztów i potencjalnych zysków płynących z zaangażowania się w dowolny typ działalności gospodarczej. Mamy argument Hayeka, który mówi, że tylko system wolnej przedsiębiorczości stanowi pewnego rodzaju system horyzontalnie zintegrowanych i w pełni niezależnych ośrodków decyzyjnych, które mogą w sposób maksymalnie efektywny gromadzić rozproszoną wiedzę, zwłaszcza tą o charakterze ściśle kontekstowym i utajonym. Mamy dużo starszy, jeszcze wywodzący się od ekonomistów klasycznych, argument mówiący, że tylko w systemie wolnej przedsiębiorczości mamy do czynienia z strukturą motywacji, która w maksymalnym stopniu promuje efektywność w tym sensie, że wymusza harmonizację interesu własnego i interesu cudzego i zmusza każdego uczestnika rynku, żeby zharmonizował swój interes własny z interesem cudzym w sposób bardziej efektywny od jego rywali. Jest argument mówiący, że tylko w tym systemie, gdzie mamy do czynienia z bezwarunkowym poszanowaniem wolności osobistej i własności prywatnej, można dokonywać bardziej długofalowych inwestycji związanych z przyjęciem perspektywy właścicielskiej i tak dalej. Czyli mamy te różne argumenty świadczące o tym, że system wolnej przedsiębiorczości w sposób maksymalny promuje efektywność, czyli maksymalizuje społeczny dobrobyt, maksymalizuje fizyczną produktywność gospodarki, maksymalizuje przedsiębiorczą innowacyjność i tak dalej. I więc to jak gdyby zakładam z góry. Ale na czym polega teraz ten problem efektywność a sprawiedliwość? Niektórzy uważają, że owszem, system wolnej przedsiębiorczości w sposób maksymalny promuje efektywność i w związku z tym ci, którzy najskuteczniej zaspokajają potrzeby innych, wypracowują największą siłę nabywczą, dzięki której inni mogą z kolei zaspokajać ich potrzeby. To jest sprawiedliwe, no ale w tym jak gdyby się koncepcja sprawiedliwości nie wyczerpuje z tego względu, że pozostają nam ci nieproduktywni. A im bardziej ktoś jest nieproduktywny, tym bardziej jest potrzebujący, no bo im bardziej jest nieproduktywny, tym w tym mniejszym stopniu może on zaspokoić swoje potrzeby, bo w tym mniejszym stopniu jest w stanie uczestniczyć w tej właśnie maksymalnie produktywnej gospodarce wolnorynkowej. I co więcej, można założyć, że niektórzy z tych nieproduktywnych są nieproduktywni nie z własnej woli, nie z uwagi na swoje lenistwo, nie z uwagi na swoją opieszałość, tylko z uwagi na jakieś czynniki, które nie wynikają z ich woli, czy z ich jakiegoś zaniedbania. No i na tym polega ta rzekoma rozbieżność pomiędzy efektywnością a sprawiedliwością. Owszem, promowani są najbardziej efektywni i to jest słuszne, ale, tak mówi ten argument, ci najbardziej produktywni są tymi stosunkowo najmniej potrzebującymi.
niektórzy się jeszcze w tym kontekście powołują na przykład na prawo malejącej użyteczności krańcowej, tak zwane, z którego wynika, że im więcej dóbr posiadamy, tym każde kolejne dobro zaspokaja mniej pilną potrzebę, czyli ci najbardziej produktywni to ci, co mają najwięcej dóbr i oni są najbardziej nasyceni tymi dobrami, czyli najmniej potrzebujący, a ci, którzy są nieproduktywni, jeszcze w dodatku nieproduktywni, nie z własnej woli, to są ci najbardziej potrzebujący, posiadający najmniej dóbr, właśnie z uwagi na to, że są najmniej produktywni. No i argument brzmi tak, że to w jakiś sposób uchybia sprawiedliwości, no bo przecież jeśli oni są nieproduktywni nie z własnej woli, to nie zasługują na tą sytuację, w której się znajdują, a są w najgorszej sytuacji ze wszystkich, no bo są najbardziej potrzebujący i w związku z tym, żeby sprawiedliwości stało się zadość, to musi się pojawić właśnie to zjawisko zwane redystrybucją od tych najbardziej nasyconych dobrami, czyli najmniej potrzebujących, ale najbardziej produktywnych i dlatego najmniej potrzebujących do tych, którzy są najbardziej potrzebujący z uwagi na swoją nieproduktywność, na którą to nieproduktywność nie są w stanie nic zaradzić. Czyli to jest takie krótkie opisanie tego problemu rzekomej rozbieżności czy jakiegoś dysonansu pomiędzy efektywnością i sprawiedliwością i krótkie opisanie powodów, dla których ten dysonans czy tą rozbieżność należałoby w jakiś sposób skorygować. No i oczywiście tutaj na potrzeby argumentu przyjmuję, że ta tak zwana redystrybucja no to jest zjawisko, które ma się dokonywać przy zastosowaniu środków tak zwanych politycznych, czyli przy użyciu zinstytucjonalizowanej, zorganizowanej przemocy i przymusu. Bo osoby, które podpisują się pod tym argumentem, który przed chwilą przedstawiłem, jeszcze dokładają do tego zwyczajowo tego rodzaju intuicję, że no ten system wolnej przedsiębiorczości to jest taki system wolontarystyczny, można by powiedzieć. Jak ci produktywni zechcą się podzielić, to się podzielą i bardzo dobrze, ale jak nie zechcą, no to ci potrzebujący pozostaną na lodzie i dlatego tak zwane systemowe rozwiązanie jest potrzebne, które w sposób odpowiednio zorganizowany i obligujący wszystkich tych najbardziej produktywnych doprowadzi do tego transferu dóbr od produktywnych, a niepotrzebujących do mimowolnie nieproduktywnych, a potrzebujących. Czyli to jest, powiedzmy, takie krótkie opisanie samej kwestii. I teraz już jak gdyby chciałbym się skupić na szczegółach pewnych konkretnych propozycji, które się pojawiają u no, kilku takich co bardziej znanych autorów, których pracę można by umiejscowić gdzieś na styku ekonomii, filozofii politycznej i etyki, a potem chciałbym wskazać na pewne problemy, które jak gdyby można by przypisać tym rozwiązaniom i w związku z tym uznać je za problematyczne, wątpliwe. Więc wydaje mi się, że najbardziej znaną osobą, która tego rodzaju redystrybucyjne propozycje przedstawia przy jednoczesnym niekwestionowaniu tego, że system wolnej przedsiębiorczości to jest system, który w maksymalnym stopniu promuje efektywność, to jest niejaki John Rawls, autor takiej książki pod tytułem Teoria Sprawiedliwości, która opublikowana została w 1971 roku, czyli już jakiś czas temu, ale wydaje mi się, że nie przesadzę, jeśli powiem, że jest to bodaj najpopularniejsza ze wszystkich pozycji z zakresu filozofii politycznej, które się ukazały w drugiej połowie XX wieku. I wszystkie te osoby, które reprezentują ten nurt socjaldemokratyczno-redystrybucyjny, to w jakimś stopniu się na tego Rawlsa powołują. I jak powiedziałem, Rawls to właśnie nie jest ktoś, kto kontestuje tezę o efektywności, o maksymalnej efektywności systemu wolnej przedsiębiorczości. I on nawet mówi, ja sobie zdaję sprawę z tego, że ten system generuje nierówności. To jest rzecz naturalna i oczywista, no bo jeśli się różnimy pod względem swojej produktywności, jeśli się różnimy pod względem swoich umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb innych, no to się też będziemy różnić
w zakresie wypracowywanych dochodów i w zakresie wypracowywanej siły nabywczej, dzięki której sami możemy swoje potrzeby zaspokajać, więc to jest rzecz normalna. Ale ja w ramach tej właśnie swojej propozycji redystrybucyjnej formułuję taką propozycję, że te wszystkie nierówności są akceptowalne jak najbardziej, ale tylko w takim stopniu, w jakim służą one tym właśnie najbardziej niefortunnym, tym najbardziej potrzebującym, tym najbardziej nieproduktywnym mimowolnie. To jest ta tak zwana difference principle, czyli można by to pewnie przełożyć jako zasadę zróżnicowania, w domyśle zróżnicowania dochodów, która jest głównym elementem tego systemu Rawlsowskiego. I teraz, jak on to uzasadnia? Dlaczego taki system miałby być racjonalny? Dlaczego taki system miałby być akceptowalny nie tylko dla tych bogatych, nie tylko dla tych produktywnych, ale dla wszystkich członków społeczeństwa? Bo to jest bardzo ważne. On właśnie próbuje ten swój system sprzedać jako racjonalny z punktu widzenia całego społeczeństwa, a nie tylko z punktu widzenia jego produktywnej części. No i on wprowadza taki eksperyment myślowy, tak to można określić. Wyobraźmy sobie, że się znajdujemy za czymś, co się nazywa zasłoną ignorancji, czy zasłoną niewiedzy. W momencie, kiedy się znajdujemy za tą zasłoną niewiedzy, to nie wiemy, jaką zajmujemy pozycję w społeczeństwie. Nie wiemy, czy jesteśmy mądrzy, nie wiemy, czy jesteśmy głupi, nie wiemy, czy jesteśmy przedsiębiorczy, nie wiemy, czy jesteśmy pracowici, leniwi, nie wiemy, jakie mamy koneksje, nie wiemy, czy się urodzimy w rodzinie wysoko usytuowanej, obracającej się w znaczących kręgach, czy się urodzimy w rodzinie jakiejś patologicznej i tak dalej. I w momencie, kiedy on wprowadza to pojęcie zasłony niewiedzy, no to on sugeruje, że w momencie, kiedy my zza tej zasłony niewiedzy sobie deliberujemy na temat tego, jaki system społeczny będzie optymalny, to musimy dojść do wniosku, że racjonalne z punktu widzenia nas wszystkich będzie właśnie owszem, zdanie się na wolność gospodarczą, własność prywatną, na te wszystkie prakseologiczne niezbędniki stanowiące podstawę systemu wolnej przedsiębiorczości, tego, który maksymalizuje efektywność gospodarczą, ale właśnie powinniśmy do tego dodać ten element redystrybucji politycznej, bo to się nam będzie wszystkim opłacać. Bo skąd wiemy na dobrą sprawę, kim my będziemy, jak zza tej zasłony niewiedzy wyjdziemy. Może się właśnie okazać, że jesteśmy no niezbyt lotni intelektualnie, niezbyt przedsiębiorczy, że się urodziliśmy w rodzinie patologicznej i w związku z tym nie ze swojej winy, żeśmy się znaleźli na dnie społeczeństwa, w tym dnie rozumianym właśnie w tych kategoriach materialnych. I to jest właśnie taka jego sugestia. Jeśli nad tym się dobrze zastanowimy i zdamy sobie sprawę, że nad sprawiedliwym, nie tylko efektywnym, ale sprawiedliwym systemem społecznym powinniśmy deliberować właśnie z pozycji kogoś, kto nic na swój temat nie wie, bo jak się już dowie, to się może okazać, że wiele swoich cech sprzyjających jego produktywności zawdzięcza on wyłącznie ślepemu trafowi, łutowi szczęścia. No, jak sobie wszyscy zdamy z tego sprawę, to powinniśmy, będąc racjonalnymi osobami, zgodzić się, że w ramach sprawiedliwości, w ramach solidarności społecznej i tak dalej, ten system wolnej przedsiębiorczości należy uzupełnić o jakiś element politycznej redystrybucji. Taka jest propozycja Rawlsa. I teraz chciałbym skupić się na kilku problemach związanych z tą propozycją, na kilku powodach, dla którego może ona wcale nie jest taka racjonalna, jak ją Rawls przedstawia, a jeśli nawet jest racjonalna, to może mimo wszystko ten element politycznego przymusu należałoby z tej propozycji wyrugować, ażeby ją uczynić jeszcze bardziej racjonalną. A więc pierwszy problem to jest problem związany z tym, czy tego rodzaju abstrakcja, jak ta zasłona ignorancji i deliberacja za zasłoną ignorancji, nie jest za bardzo oderwana od naszej realnej, rzeczywistej sytuacji, w której się znajdujemy. Czy to nie jest abstrakcja taka w najgorszym, najbardziej niepraktycznym tego słowa znaczeniu? To znaczy abstrakcja, która nie jest nam w stanie zaproponować żadnych rozwiązań przekonujących dla
Dla nas w tej chwili, to znaczy dla nas znajdujących się w pewnej konkretnej sytuacji, a nie w jakiejś sytuacji hipotetycznej, gdzie jak gdyby musimy przypisać sobie pewne cechy, których w rzeczywistości nie wykazujemy. No to główny problem tutaj, to mi się wydaje, problem z jak gdyby kryterium tożsamości. No bo z definicji, jak jesteśmy w stanie debatować nad tego rodzaju stosunkowo zaawansowanymi filozoficznymi argumentami, no to można założyć, że nasze umiejętności intelektualne, kognitywne, analityczne są całkiem spore. I teraz jeśli założyć, że po wyjściu z tej zasłony ignorancji może się okazać, że jesteśmy osobami, dajmy na to, głęboko upośledzonymi intelektualnie, to na jakiej podstawie można twierdzić, że to dalej jesteśmy my? To znaczy, jak gdyby podstawowym kryterium tożsamości osobowej i ciągłości tożsamości osobowej jest ciągłość, czy jak gdyby jedność cech, które dany podmiot działający wykazuje. A u Rawlsa w tej jego propozycji jest wręcz odwrotnie. Mamy założyć, że za tą zasłoną ignorancji mamy pewne cechy z definicji, pewne cechy intelektualne, analityczne, pozwalające nam docenić racjonalność argumentu Rawlsa. Tymczasem jak wyjdziemy z tej zasłony, znajdziemy się w realnym, powiedzmy, społeczeństwie, to o tym wszystkim możemy zapomnieć, bo nie wiadomo, kim będziemy. Więc można by zasugerować, że to jest tego rodzaju abstrakcja, która wręcz z definicji uniemożliwia nam zachowanie tej ciągłości tożsamości osobowej i w tym sensie to, co my sobie ustalimy za jakąś zasłoną ignorancji i to, co my uznamy za racjonalne, znajdując się za tą zasłoną ignorancji, jest kompletnie nieistotne, kompletnie nieinteresujące dla nas, kiedy już się okaże, kim tak naprawdę jesteśmy i jaka jest ta nasza pozycja społeczna. Także można by uznać, że tą zasłonę ignorancji, ten cały eksperyment myślowy Rawlsa, my możemy oddelegować do tej samej kategorii, co model równowagi ogólnej, który znamy z ekonomii neoklasycznej, który, o ile można go traktować ewentualnie jako pewne narzędzie pedagogiczne, które na zasadzie analogii pozwala nam zrozumieć, jak funkcjonuje gospodarka, w tym sensie na przykład zaproponowana przez Misesa tak zwana gospodarka jednostajnie funkcjonująca jest nawet trochę podobna do tego modelu równowagi ogólnej, który znamy z ekonomii neoklasycznej. O tyle jeśli traktować tego rodzaju modele, tego rodzaju abstrakcje jako jakieś normatywne ideały, na bazie których my rzeczywiście mamy konstruować instytucje społeczne, no to można by się zastanowić, czy jak gdyby pewien łącznik ze światem rzeczywistym nie został tutaj w sposób fatalny naruszony, czy zniszczony. I w tym sensie no to jest ciekawy eksperyment myślowy, ale on nam nic na dobrą sprawę nie mówi na temat tego, co jest dla nas racjonalne, a tym samym co jest dla nas sprawiedliwe w realnym świecie, a nie w warunkach hipotetycznych i na dobrą sprawę niemożliwych do spełnienia. Więc to jest jeden problem z propozycją Rawlsa. Drugi problem polega na tym, że nawet jeśli w ramach argumentu mielibyśmy się zgodzić z tym, że rzeczywiście to, co on mówi, jest racjonalne, no to można by zasugerować, że to nie jest jedyna racjonalna koncepcja tego, jak ma funkcjonować sprawiedliwe społeczeństwo. I żebyśmy się źle nie zrozumieli, ja tutaj nie stawiam się w pozycji jakiegoś relatywisty, który mówi, że wszystko można uznać za sprawiedliwe, jeśli tylko takie, a nie inne mamy preferencje. No ale powiedzmy, że wychodzę tutaj z pozycji kogoś, kto uznaje, że istnieje co najmniej kilka koncepcji sprawiedliwości, tak samo jak powiedzmy istnieje co najmniej kilka wielkich tradycji etycznych, czy to jakaś kantowska deontologia, czy to utylitaryzm, czy to arystotelesowska etyka cnót, czy to tak zwany kontraktualizm i tak dalej. I można się długo spierać o to, która z tych tradycji etycznych jest najwłaściwsza, ale z tego nie wynika, że powinniśmy którąkolwiek z nich nazwać nieracjonalną. Albo tak samo jak mamy do czynienia z różnymi teoriami cykli koniunkturalnych w ekonomii. Owszem, można prowadzić spór na temat tego, która z nich jest najwłaściwsza, ale z tego wcale nie musi wynikać, że możemy którekolwiek z nich z miejsca, czy jak gdyby z gruntu odrzucić jako nieracjonalną, czy nielogiczną. Więc
Więc problem tutaj polega na tym, że nawet jeśli ta redystrybucyjna koncepcja Rawlsa jest racjonalna, no to można wysunąć pewne kontrkoncepcje wobec tej konkretnej koncepcji, stwierdzić, że one również są racjonalne, to znaczy również możliwe do uzasadnienia na gruncie logicznych argumentów. Na przykład moglibyśmy z tym etosem takim redystrybucyjnym skontrastować etos przedsiębiorcy. No jak wiadomo, z pism czy to Franka Knighta, czy Ludwiga von Misesa, przedsiębiorca to jest ktoś, kto godzi się z tym, że świat jest niepewny, godzi się z tym, że niepewności nie da się wyeliminować, a wręcz nie powinno się jej próbować wyeliminować, bo jest to niemożliwe. I jak gdyby akceptuje fakt, że z im większą dozą niepewności się skonfrontujesz, tym większe są twoje potencjalne zyski. Właśnie największe zyski osiąga ta osoba, która wyspecjalizuje się w przewidywaniu niepewnej przyszłości, w konfrontowaniu się z niepewną przyszłością. I w tym momencie dla kogoś, kto taki etos przedsiębiorcy akceptuje, no to istnienie jakiegoś systemu politycznej redystrybucji będzie kulą u nogi. On mówi, ja odrzucam tą możliwość bycia w razie czego poratowanym za pomocą cudzych środków, które komuś tam zostaną przemocą odebrane i przekazane mnie. Ja się z tym godzę, bo z drugiej strony, jeśli osiągnę sukces i poprawnie przewidzę tą niepewną przyszłość, no to ja osiągnę spektakularne zyski. I ja nie jestem gotów tych spektakularnych zysków porzucić na rzecz jakiegoś mniej lub bardziej gwarantowanego bezpieczeństwa polegającego na tym, że jeśli moje przedsięwzięcie się okaże niewypałem, no to będę się mógł poratować z cudzej kieszeni. Więc i też w tym, nie da się ukryć, jest pewna racjonalność zawarta, zwłaszcza jeśli się zgodziliśmy z tymi wcześniejszymi argumentami przemawiającymi na rzecz bezprecedensowej, niedoścignionej, bezkonkurencyjnej efektywności systemu wolnej przedsiębiorczości, który właśnie się opiera na tego rodzaju etosie przedsiębiorcy. Albo inny etos, na przykład etos kogoś, komu jak gdyby poczucie własnej godności wręcz uniemożliwia branie jałmużny i to w dodatku jałmużny siłą wyciągniętej z cudzej kieszeni. Tak? Też można uznać, że tego rodzaju rozumienie godności osobistej jest racjonalne. Jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego ktoś może się czuć fatalnie, będąc zdanym na jałmużnę pochodzącą z cudzej kieszeni i dlaczego ktoś w związku z tym mógłby chcieć odrzucić tego rodzaju system redystrybucyjny, nawet wtedy, gdyby miał okazję stać się tego systemu beneficjentem. Więc widzimy, że te koncepcje racjonalności są różne. I problem z tym systemem redystrybucyjnym Rawlsa polega na tym, że on właśnie z tego względu, że się opiera na wykorzystaniu środków politycznych, czyli na wykorzystaniu środków opartych na zorganizowanej przemocy i przymusie, no to jest to system, który siłowo eliminuje tą różnorodność koncepcji racjonalności. Stara się wszystkim narzucić jedną, jedyną powszechnie obowiązującą koncepcję racjonalności. Podczas gdy ktoś mógłby powiedzieć, to tylko w systemie maksymalnie odpolitycyzowanym, w systemie tak zwanego policentryzmu prawnego, w systemie, gdzie różne społeczności mogą tworzyć swoje własne, prywatne systemy prawnoregulacyjne na zasadzie jednomyślności, dobrowolności, kontraktowości, moglibyśmy mieć do czynienia z możliwością wyboru przez każdego takiej koncepcji sprawiedliwości, jaka jemu najbardziej odpowiada. I kto by chciał, ten mógłby na zasadzie właśnie dobrowolności i kontraktowości sobie skonstruować taki system redystrybucyjny, ale kto inny mógłby zdać się na system oparty na etosie przedsiębiorcy albo na system, który nawet jeśli nie jest jakoś szczególnie oparty na etosie przedsiębiorcy, no to jest oparty na etosie tak rozumianej godności osobistej, która nie pozwala na jak gdyby zdawanie się na jakąś jałmużnę pochodzącą z cudzych środków, siłą mu zabrane. Czyli to jest drugi problem z tym systemem Rawlsa, że jak gdyby on uniemożliwia zaistnienie czy też pokojowe współistnienie różnych koncepcji racjonalności. Nawet jeśli się zgodzimy, że ta koncepcja Rawlsa też jest na swój sposób racjonalna. Trzeci problem to jest to, że
Znowu, jeśli nawet uznamy, że ta konstrukcja intelektualna jest racjonalna, no to pojawiają się pewne dodatkowe problemy. No na przykład problem związany z prawami jednostkowymi. Skoro ten system redystrybucyjny ma być z definicji oparty na siłowej, to znaczy politycznej redystrybucji, no to to jest system, który siłą rzeczy narusza prawa naturalne, prawo do wolności osobistej, do własności prywatnej, do swobodnego dysponowania tą swoją własnością prywatną, do swobodnego wykorzystywania całości owoców swojej pracy. I tym samym można zgłosić pewne zastrzeżenia pod kątem tego, czy on w sposób wystarczająco poważny traktuje jednostkową podmiotowość. A jeśli nie traktuje w sposób wystarczająco poważny jednostkowej podmiotowości, no to znowu zasadne pytanie się pojawia, czy system ten szanuje w sposób wystarczający racjonalność poszczególnych jednostek. Więc to jest taki problem prawnonaturalny, deontologiczny, różnie można by go nazwać. Jest też problem utylitarny, tak? To znaczy problem wynikający z tego, co wynika z subiektywistycznej teorii wartości, która to subiektywistyczna teoria wartości jest podstawą, można powiedzieć, wszelkiej rzetelnej ekonomii. To znaczy problem niemożliwości dokonywania międzyosobowych porównań użyteczności. Dlatego, że użyteczność jest wielkością psychologiczną, subiektywną i intensywną, a nie fizyczną, ekstensywną i obiektywną. Co więcej, jest to wielkość mierzalna tylko przy użyciu liczebników porządkowych, a nie przy użyciu liczebników głównych. To znaczy, z perspektywy danej jednostki można powiedzieć, że wolę jabłka od pomarańczy, ale bezsensownym jest twierdzenie, że wolę jabłka 4,6 razy bardziej od pomarańczy. Natomiast wszystkie te propozycje redystrybucyjne, zwłaszcza jeśli one mają się opierać na użyciu środków politycznych i tym samym aspirować do jakiejś naukowej precyzji, która miałaby uwiarygodnić tezę, że tego rodzaju redystrybucja jest sprawiedliwa, muszą jakoś rozwiązać problem międzyosobowych porównań użyteczności. Czy można naprawdę uzasadnić twierdzenie, że siłowe zagarnięcie mienia osoby bogatej i przekazania jej osobie biedniejszej i traktowanej w związku z tym jako niefortunną sprzyja sprawiedliwości. No, jeśli nie założymy tego, że międzyosobowe porównania użyteczności są możliwe, no to nie można stwierdzić, że to jest rozwiązanie sprawiedliwe. Natomiast jeśli się w sposób wystarczająco poważny traktuje podstawy tego, co nazwałem wszelką rzetelną ekonomią, czyli tą jej podstawę, jaką jest subiektywistyczna teoria wartości, no to mamy poważny problem ze stwierdzeniem, że międzyosobowe porównywanie użyteczności jest możliwe. Nozick, inny znany autor, być może koło Rawlsa najbardziej znany autor z zakresu filozofii politycznej w drugiej połowie XX wieku, też mający talent do różnych ciekawych i popularnych eksperymentów myślowych, na przykład zasugerował w pewnym momencie, że może istnieć coś takiego jak potwór użytecznościowy, to znaczy ktoś, kto czerpie ogromną użyteczność z konsumpcji poszczególnych dóbr i usług, niezależnie od tego, ile on na daną chwilę posiada tych dóbr i usług. Nawet jeśli on jest multimilionerem, to nie da się w sposób wiarygodny zaprzeczyć temu, że on może większą psychologiczną satysfakcję czerpać z tego, że kupuje sobie powiedzmy 10. Rolls-Royce'a. Nie da się zaprzeczyć temu, że on może czerpać większą satysfakcję z tego rodzaju działania, niż ktoś znacznie uboższy by był usatysfakcjonowany tym, że na przykład może od czasu do czasu zjeść w porządnej restauracji, a nie w barze mlecznym. Także warto pamiętać, że wszystkie te tak zwane propozycje redystrybucyjne mają poważny problem z międzyosobowym porównywaniem użyteczności, dlatego że jeśli one chcą udowodnić, że ten stan po redystrybucji będzie sprawiedliwszy od tego sprzed redystrybucji, no to muszą w jakiś sposób udowodnić, że tak zwana sumaryczna użyteczność czy społeczna użyteczność będzie większa po tym akcie redystrybucji. Więc to jest, powiedzmy, trzeci problem z tą propozycją Rawlsa.
I czwarty, ostatni problem, o którym chciałbym wspomnieć, to jest problem związany z tym, że nawet jeśli byśmy uznali, że te wszystkie problemy, które opisałem przez chwilę, da się w jakiś sposób rozwiązać, już nie wnikając w to, w jaki sposób. Możemy tutaj pobawić się w adwokatów diabła i założyć, że te problemy są rozwiązywalne. No to mamy tak zwany problem, można by go nazwać problemem prakseologicznym, to znaczy problemem sugerującym, że ten, jak gdyby próby dokonywania tego rodzaju politycznych redystrybucji doprowadzą do skutków odmiennych od zamierzonych właśnie z tego względu, że one opierają się na wykorzystaniu środków przemocowych, przymusowych, agresywnych. I jak gdyby tutaj pojawia się pewnego rodzaju intuicja, że system polityczny jest jak gdyby ostatecznym gwarantem tego, że ta redystrybucja się dokona. Już nawet przy założeniu z góry, że jak ona się dokona, to będzie sprawiedliwa, jak gdyby jej rezultaty będą sprawiedliwe. Ale problem polega właśnie na takim dosyć gołosłownym przyjęciu, że ta polityczna przemoc jest ostatecznym gwarantem tego, że ona będzie w stanie się dokonać. A tymczasem tak wcale nie trzeba zakładać, bo jeśli zgodzimy się z tym, że ona polega na siłowym pozbawianiu pewnych osób ich zasobów, no to łatwo zdać sobie sprawę z tego, że nikt nie lubi być w ten sposób pozbawiany swoich zasobów, a jeśli ma ich dużo i jeśli dużo ich zgromadził, no to ma pewnie na tyle duże rozeznanie organizacyjne i przedsiębiorcze, że wie, w jaki sposób swoje zasoby chronić przed tego rodzaju próbami ich politycznego zagarniania, że w razie czego on przeniesie się albo do szarej strefy, albo na czarny rynek, albo skorzysta z usług specjalistów z zakresu księgowości, prawa podatkowego i tak dalej, skorzysta z usług raju podatkowego i tak dalej, a w najgorszym razie, jeśli nie uda mu się skorzystać z żadnych tego rodzaju sposobów zachowania swoich zasobów, no to zrezygnuje z dalszego prowadzenia działalności przedsiębiorczej z uwagi na to, że poczuje się dotknięty tym, że nie traktuje się w sposób wystarczająco rzetelny i wystarczająco taki z jego punktu widzenia sprawiedliwy jego wysiłków zmierzających ku temu, że on wytwarza właśnie pewne zasoby na bazie swojej ciężkiej pracy. Natomiast z drugiej strony możemy przyjąć, że jeśli wystosuje się tego rodzaju odezwę do, powiedzmy, wszystkich członków społeczeństwa, że istnieje taki ostateczny i niepodważalny gwarant tego, że tego rodzaju redystrybucja się będzie dokonywała i tym gwarantem jest właśnie ta polityczna, zorganizowana przemoc, no to wiele osób uwierzy w tego rodzaju propozycje i zrezygnuje z produktywnej działalności, mając nadzieję, że będą mogli oni zdawać się na wsparcie ze strony tych zagwarantowanych dóbr, gwarantowanych im właśnie z tego względu, że ta zabezpieczona polityczną przemocą redystrybucja się będzie odbywała. Innymi słowy, można zasugerować, że w im większym stopniu system polityczny wystosuje pewnego rodzaju obietnice pod adresem społeczeństwa, w tym mniejszym stopniu będzie się w stanie z tej obietnicy wywiązać, bo im więcej dóbr będzie próbował zagarnąć siłą, odebrać ich tym, którzy potrafią te zasoby wytwarzać, w tym mniejszym stopniu, w ostatecznym rachunku, będzie w stanie im je odebrać, dlatego że w sposób fatalny zaburzy tenże system przedsiębiorczą strukturę motywacji. Natomiast z drugiej strony stworzy on pasożytniczą strukturę motywacji, można tak powiedzieć, skłoni wiele osób ku przekonaniu, że niezależnie od swojej produktywności albo ich braku będą mogli oni być beneficjentami tego rodzaju systemu, a więc im więcej obieca, tym w większym stopniu będzie zwiększać liczbę osób wierzących w te obietnice i w tym mniejszym stopniu będzie w stanie te obietnice zrealizować. Także ten problem polegający na zaburzaniu stosownych struktur motywacji i na jak gdyby wypracowywaniu
rezultatów odmiennych od zamierzonych, no to jest coś, co można by w tym kontekście nazwać takim problemem prakseologicznym, który pojawia się nawet wtedy, kiedy założymy, że wszystkie inne problemy, te, o których wcześniej wspominałem, można w ten czy inny sposób rozwiązać. W związku z tym, nawet jeśli my nie kontestujemy tutaj, czy nie kwestionujemy tutaj celu tego systemu i uznajemy, że rzeczywiście on jest sprawiedliwy, czy umożliwia on jakieś zharmonizowanie efektywności i sprawiedliwości, no to mamy problem z tym, czy przy użyciu tych konkretnych środków, do jakich zalicza się polityczna redystrybucja, można ten konkretny cel osiągnąć. Więc tyle może, jeśli chodzi o problemy z propozycją Rawlsa. A teraz chciałbym jeszcze omówić propozycję pokrewną jej, jak gdyby ufundowaną na bazie tej propozycji Rawlsowskiej, czyli chciałbym omówić propozycję Ronalda Dworkina. To był taki filozof społeczny, filozof prawa również, który bezpośrednio kontynuował tą tradycję Rawlsowską i w swojej książce pod tytułem Sovereign Virtue z 2000 roku on formułuje nieco inne propozycje redystrybucyjne, propozycje redystrybucyjne przyjmujące nieco inny kształt, ale jak gdyby wprost nawiązujące do tych propozycji, które sformułował Rawls. On również mówi, że redystrybucja polityczna jest uzasadniona z tego względu, że ona sprawia, że sprawiedliwości staje się zadość, z tego względu, że zaspokojone są potrzeby tych najbardziej potrzebujących, tych, którzy są nieproduktywni, nie z własnej woli i w związku z tym, że są nieproduktywni, mają stosunkowo mało zasobów, i skoro mają mało zasobów, to są maksymalnie potrzebujący. Tyle, że on próbuje sprecyzować kryterium tego, kim są ci najbardziej potrzebujący. I on mówi, że ci najbardziej potrzebujący to są ci, których spotkał tak zwany brutalny pech, tak to, co on nazywa, brut, bad luck. I on wprowadza takie techniczne rozróżnienie na pech albo na szczęście brutalne, a szczęście albo pech opcjonalny. I on sugeruje, że ten tak zwany pech brutalny albo szczęście brutalne, to jest szczęście albo pech, które wynika z czynników, które są niezależne od naszej woli, od naszych działań i tak dalej. Natomiast to tak zwane szczęście opcjonalne albo pech opcjonalny, to jest szczęście albo pech, które nas spotyka w wyniku podjęcia pewnych działań, które wiążą się z pewnym ryzykiem, przy czym jest to ryzyko dobrze skalkulowane i zawczasu przemyślane. Czyli jakby chcieć to zilustrować przykładami, no to na przykład tak zwanym pechem brutalnym byłoby urodzenie się z jakimś poważnym defektem genetycznym albo urodzenie się w rodzinie patologicznych alkoholików. A pechem opcjonalnym byłoby na przykład przegranie w pokera albo przegranie w ramach gry na jednorękim bandycie, no bo to jest to jest kwestia naszego wyboru, czy my się zdecydujemy udać do kasyna i grać w gry hazardowe, czyli w gry, gdzie właśnie mamy do czynienia z tym możliwym do przeanalizowania, jak gdyby takiego uprzedniego przeanalizowania ryzykiem. No i on mówi, że system redystrybucyjny ma na celu sprawić, żeby poprawiła się sytuacja tych, którzy zostali dotknięci tym tak zwanym pechem brutalnym. A powinna się odbywać od tych, to znaczy tym powinno się zabierać zasoby w ramach politycznej redystrybucji, którzy cieszą się posiadaniem tych zasobów wskutek tego, że mieli, no, spotkało ich to tak zwane brutalne szczęście. Tak? Na przykład brutalne szczęście to z kolei byłoby kwestia tego, żeśmy się urodzili jako geniusze, albo urodziliśmy się wśród elity społecznej, mieliśmy na starcie możliwość zdobycia doskonałej edukacji, obracania się w kręgach bardzo wpływowych osób itd., itd. Więc teraz chciałbym powiedzieć parę kwestii, chciałbym mówić kilka problemów związanych z tą propozycją Dworkina. Po pierwsze, kwestią dosyć problematyczną jest to, jak przełożyć te kategorie szczęścia, czy też
nieszczęścia, szczęścia czy pechu na jakieś obiektywnie mierzalne kategorie użytecznościowe. No bo jeśli założymy, że ci, których dotknął ten tak zwany brutalny pech, mają mniejszą siłę nabywczą, wskutek tego, że mają mniejszą siłę nabywczą, to mogą zdobyć mniej pożądanych przez nich dóbr i usług, a jako, że mogą zdobyć mniej pożądanych przez nich dóbr i usług, to cierpią z powodu pewnych braków użytecznościowych, no to znowu wraca nam ta kwestia, którą omawiałem przed chwilą, czyli ta kwestia umiejętności czy potrzeby trzecioosobowego, jakiegoś zobiektywizowanego mierzenia i międzyosobowego porównywania użyteczności. Jeśli chcemy te dosyć takie mgliste i subiektywne kategorie szczęścia i pechu przełożyć na jakieś kategorie mierzalne, obiektywne, które nam pozwolą sformułować jakieś konkretne propozycje polityczne, no to znowu mamy problem międzyosobowego porównywania użyteczności. Jeśli tego problemu nie jesteśmy w stanie rozwiązać, a wydaje mi się, że w świetle subiektywistycznej teorii wartości, która jest podstawą wszelkiej rzetelnej ekonomii, problemu tego rozwiązać się nie da, no to wszelki pozór naukowości czy naukowej precyzji tej propozycji Dworkina, no, okazuje się tym tylko właśnie pozorem, a nie rzeczywistością. Więc to jest jeden problem. Drugi problem jest następujący. Nawet jeśli uznamy, że przełożenie tego szczęścia czy też pechu na jakieś obiektywne, kwantyfikowalne kategorie jest możliwe tego rodzaju przełożenie, to pojawia się problem następujący. I to zaznacza Rothbard w jednym z fragmentów swojego głównego dzieła, czyli Man, Economy and State. I on tam sugeruje, że te kategorie szczęścia czy też pechu jak gdyby są w sposób nierozerwalny wmieszane we wszelkie działania i w konteksty wszelkich działań. Istnieje bardzo poważny problem z tym, w jaki sposób wyizolować z każdego działania, czy z każdego kontekstu, w jakim się działanie odbywa, te właśnie czynniki, które możemy przypisać do kategorii szczęścia i pechu, a nie do kategorii, no, na przykład ekspresji swojej wolnej woli. Żeby to zilustrować kilkoma przykładami. No, na przykład ktoś mógłby powiedzieć, że jeśli ktoś się urodził w PRL-u, albo na Kubie, albo w jakimś innym mało atrakcyjnym miejscu, delikatnie rzecz ujmując, no to właśnie jego dotknął taki brutalny pech, no bo nikt nie decyduje o tym, gdzie się urodzi. I w związku z tym, jeśli ktoś się urodził w takim mało sprzyjającym miejscu, oferującym stosunkowo niewielkie możliwości rozwojowe, to jest właśnie osoba, którą dotknął pech brutalny. Ale ktoś by mógł zasugerować, że to jest zbyt proste postawienie sprawy, bo to do nas w ostatecznym rachunku należy ustosunkowanie się do tego kontekstu, w którym się znaleźliśmy, i wcale nie jest tak, że jeśli mamy tego właśnie pecha urodzić się w kontekście czy w sytuacji mało sprzyjającej, no to my jesteśmy skazani na nieszczęście, które będzie nam towarzyszyło od narodzin aż po chwilę śmierci. Wiele osób, które się urodziły w PRL-u czy na Kubie i poznały się w sposób wystarczająco dogłębny i wystarczająco wcześnie na tym, że znajdują się w takiej niefortunnej sytuacji, postanowiły jak gdyby ten system opuścić jak najszybciej. Albo postanowiły zacząć podejmować pewne decyzje zmierzające ku likwidacji tego systemu. No i na przykład w przypadku PRL-u nie da się ukryć, że pewnej grupie osób udało się doprowadzić do stosunkowo pokojowej implozji tego systemu i zastąpienia go systemem bardziej sprzyjającym. Analogicznie ktoś by mógł powiedzieć, że dajmy na to, jeśli dana osoba kupuje akcję pewnej bardzo młodej, bardzo wahliwej, niepewnej spółki, dajmy na to biotechnologicznej, i w kilka dni po dokonaniu tej transakcji ta spółka jest wykupiona przez jakąś większą spółkę z 10-krotnym przebiciem, no to oczywiście kusi nas od razu, żeby powiedzieć, to jest to tak zwane brutalne szczęście, no bo przecież nikt nie mógł przewidzieć, że tego rodzaju
młoda, wachliwa spółka zostanie tak szybko wykupiona przez większą spółkę i że tak szybko zmaterializuje się tak ogromny zysk z tym związany. Ale czy wolno nam tak założyć? Czy my w tym momencie, kiedy tak zakładamy, stawiamy się w pozycji jakiegoś, powiedzmy, jakiejś osoby rzekomo wszechwiedzącej, która jest w stanie w cudzym imieniu wydawać tego rodzaju osądy? No, wydaje się to mało wiarygodne, biorąc pod uwagę, że każda taka osoba może uzasadnić jakoś swoje decyzje, albo inaczej, no nie musi się tłumaczyć z tego, że podjęła takie, a nie inne decyzje. I sam fakt, że dana osoba okazuje się być osobą spektakularnie, wręcz skuteczną w danej dziedzinie, uniemożliwia nam założenie z góry, że to jest kwestia szczęścia, bo w ten sposób jak gdyby my możemy sprowadzić wszystkie spektakularne sukcesy osiągane przez konkretne osoby do kategorii szczęśliwego zbiegu okoliczności, co wydaje się być co najmniej nieuczciwe. Więc drugi problem z tą propozycją Dworkina i z tym związanym z tą propozycją technicznym rozróżnieniem na szczęście brutalne, czy pecha brutalnego, a szczęście opcjonalne i pecha opcjonalnego wydaje się jak gdyby wiązać z tym problemem, że szczęście czy też nieszczęście wydaje się być w sposób jak gdyby nierozerwalny, wplecione w każde konkretne działanie, które można podjąć w ramach relacji społecznych. I jak gdyby związana jest z tym kwestia taka, że konteksty, w obrębie których tego rodzaju działania są podejmowane, są zjawiskami nieredukowalnie złożonymi. Żeby móc w sposób znowu obiektywny, naukowo precyzyjny mówić na temat tego, że sukces, który osiągnęła osoba X, był spowodowany tym tak zwanym szczęściem brutalnym, albo porażka, którą poniosła osoba Y, była spowodowana nieszczęściem brutalnym, wymaga od nas jakiejś boskiej wszechwiedzy, no bo de facto wszystko może wpływać na wszystko, jeśli zdamy sobie sprawę z tego, jak złożone są procesy społeczne. Czasem anegdotycznie się to określa mianem tak zwanego efektu motyla, dajmy na to. Więc to jest drugi problem z tą propozycją Dworkina. Trzeci problem, który również zaznacza Rothbard w Man, Economy and State, to jest to, że jeśli założyć, że te propozycje redystrybucyjne są jednocześnie takimi propozycjami egalitarystycznymi, czy też egalitaryzującymi, sugerującymi, że wtedy sprawiedliwości stanie się zadość, kiedy wyrówna się różnice w dochodach pomiędzy tymi rzekomo szczęśliwymi w ten brutalny sposób, a tymi brutalnymi pechowcami, jak gdyby można powiedzieć, że to powołanie się tutaj na te egalitarystyczne cele jest zupełnie gołosłowne. No bo jeśli byśmy chcieli jakoś zobiektywizować, skonkretyzować to kryterium szczęścia albo nieszczęścia, albo tego, czy daną osobę potraktowano sprawiedliwie albo niesprawiedliwie, no to moglibyśmy powiedzieć na przykład tak. Sprawiedliwie jest wtedy, kiedy każdy otrzymuje dochody równe jego zdyskontowanej krańcowej produktywności. To jest taka, powiedzmy, dosyć elementarna zasada ekonomiczna. Ale z tego wcale nie wynika, że sprawiedliwie będzie wtedy, kiedy zabierze się tym stosunkowo zamożniejszym, zasobniejszym, a da się tym stosunkowo mniej zasobnym, mniej zamożnym. Bo przecież może się okazać, że ktoś, kto jest stosunkowo bogaty, stosunkowo zasobny, jest właśnie niefortunny w świetle tego konkretnego kryterium. To, że ktoś jest bogaty, to nie znaczy, że nie powinien być jeszcze bogatszy. Przecież on też może otrzymywać mniej niż wynosi jego zdyskontowana krańcowa produktywność. A ktoś, kto jest stosunkowo mało zasobny, może otrzymywać więcej niż wynosi jego zdyskontowana krańcowa produktywność, więc może być właśnie fortunny w ten brutalny sposób. No, możemy jak gdyby wyobrazić sobie najróżniejsze scenariusze, w których do takiej właśnie sytuacji dochodzi. Możemy na przykład założyć, że ludzie zbyt łatwo wierzą w takie różne redystrybucyjne propozycje, pewna taka emocjonalna warstwa tych redystrybucyjnych propozycji im się podoba i w związku z tym mają tendencję do takiego zbyt szybkiego rozczulania się nad tymi stosunkowo mniej zasobnymi i do zbyt łatwego demonizowania tych bardziej zasobnych i w związku z tym te dochody poszczególnych grup mogą zacząć odbiegać od ich zdyskontowanych krańcowych produktywności, ale właśnie w taki sposób, że ci zasobni, produktywni stają się
pechowcami, w tym brutalnym tego słowa znaczeniu, czyli osobami otrzymującymi mniej niż wynosi ich zdyskontowana krańcowa produktywność, a ci stosunkowo mniej zamożni mogą być bardziej zamożni niż wynosi ich zdyskontowana krańcowa produktywność z tego względu, że no właśnie jest taka jakaś emocjonalna, jak gdyby oni są jak gdyby w taki emocjonalny sposób pozytywnie wartościowani, nawet jeśli nie ma to właśnie związku z ich produktywnością. Także problem tutaj polega na tym, że te egalitarystyczne podteksty tych propozycji redystrybucyjnych, powołujących się na pewne kryteria sprawiedliwościowe, są tutaj tak przemycone implicite, a tak naprawdę nie są w żaden sposób uzasadnione, z czego rzadko zdajemy sobie sprawę, ale słusznie właśnie to między innymi Rothbard podkreśla. W jednym z mniej znanych fragmentów jego dzieła, Man, Economy and State. I wreszcie ostatni problem z propozycją Dworkina to jest problem związany z tym, że samo istnienie tego politycznego aparatu redystrybucyjnego, można powiedzieć, samo w sobie stanowi bardzo poważne źródło potencjalnego tego pecha brutalnego. Dlatego, że no, istnienie tego rodzaju politycznych instytucji redystrybucyjnych, mogących posługiwać się zinstytucjonalizowaną, zorganizowaną przemocą, jest stosunkowo niebezpieczne. Jeśli na przykład weźmiemy sobie do serca te ostrzeżenia wynikające z tych wniosków, do których doszli przedstawiciele szkoły wyboru publicznego, no to musimy zdawać sobie sprawę z tego, że ci, którzy są u steru tych instytucji politycznych, no to nie są osoby, co do których możemy założyć, że powodowani są oni jakimiś właśnie względami moralnymi, jakąś wielkodusznością, dbałością o względy sprawiedliwościowe i tak dalej. Nie, to są po prostu osoby, które mają przewagę konkurencyjną w zakresie używania wobec innych zorganizowanej przemocy i przymusu. Co jest sytuacją bardzo niebezpieczną, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że w sytuacji braku jakiegoś oporu wobec istnienia tego rodzaju instytucji po stronie społeczeństwa, to zakres tej zorganizowanej przemocy i zakres tych działań, które będzie się tłumaczyło tymi względami redystrybucyjnymi, może bezustannie rosnąć. To w literaturze historycznej, w literaturze z zakresu historii gospodarczej jest opisywany, określany mianem efektu zapadki. No mamy też te problemy, o których wspomniałem już wcześniej. Tego rodzaju biurokratyczne, polityczne instytucje nie mają do dyspozycji tego rodzaju ściśle kontekstowych czy też utajonych informacji, jakie mają do dyspozycji, dajmy na to, instytucje czy organizacje charytatywne, które jak gdyby są ściśle ukierunkowane na rozwiązywanie pewnych konkretnych problemów, no i są zaznajomione z tymi problemami. Także można powiedzieć, że istnienie tego rodzaju aparatów redystrybucyjnych posługujących się zorganizowaną przemocą samo w sobie jest ogromnym źródłem tego tak zwanego brutalnego nieszczęścia dla tej właśnie najmajętniejszej, najzasobniejszej grupy społecznej, zwłaszcza w takim stopniu, w którym jest ono w stanie skutecznie zniechęcić tą grupę do podejmowania tych właśnie produktywnych działań, w wyniku których tworzona zostaje ta pula zasobów, które potem mają być, jako się rzekło, zredystrybuowane. Także to jest jeszcze jeden problem z tą propozycją dworkinowską. Jako że wydaje mi się, że czas mi się już kończy, no to można przejść do podsumowania. Z tymi wszystkimi systemami redystrybucyjnymi, które mają rzekomo doprowadzić do zharmonizowania zjawiska efektywności i sprawiedliwości, związanych jest bardzo dużo problemów, zarówno natury technicznej, czy też prakseologicznej, czy też moralnej. Z jednej strony można wysunąć pewne zastrzeżenia co do ich racjonalności, można wysunąć pewne zastrzeżenia co do praktycznej ich realizowalności i można też wysunąć pewne zastrzeżenia co do tego, czy są one w stanie stać się wystarczająco precyzyjne, czy są w stanie w sposób naukowo ścisły, no bo do tego przecież aspirują, opisać wszystkie stosowne kryteria tego, kto jest potrzebujący, kto nie jest potrzebujący, kto
jest niefortunny wskutek jakichś czynników, które znajdują się poza zakresem jego oddziaływania. No i jest też ten przewijający się przez wszystkie tego rodzaju propozycje problem niemożliwości dokonywania międzyosobowych porównań użyteczności. Także tych problemów jest sporo. Natomiast żaden z tych problemów nie dotyka systemu tak zwanego redystrybucyjnego, teraz już to słowo ujmuję w cudzysłów, który dokonywałby się na drodze dobrowolności i kontraktowości, to znaczy na drodze działań natury filantropijnej, charytatywnej, samarytańskiej i tak dalej. To znaczy w ramach takiego systemu, gdzie ci produktywni i przedsiębiorczy mogą się w sposób zupełnie swobodny bogacić, dzięki czemu i w sposób maksymalnie rośnie pula zasobów, które ewentualnie można przekazać tym, którzy są nieproduktywni, nie ze swojej woli. I też jednocześnie istnieje w tego rodzaju systemie, czy w ramach tego rodzaju struktury motywacji, wola do tego, żeby chcieć być tym filantropem, dlatego że no, wtedy mamy do czynienia z sytuacją, gdzie tego rodzaju osoby nie są traktowane w sposób instrumentalny, nie są traktowani jako, brzydko rzecz ujmując, dojne krowy, które można traktować jako trybiki w jakiejś wielkiej machinie redystrybucyjnej. No a z drugiej strony tam, gdzie tego rodzaju system w cudzysłowie redystrybucyjny opiera się na zasadach dobrowolności i kontraktowości, tam też znika ta cała grupa osób będących nieproduktywnymi, ale nie mimowolnie, tylko własnowolnie. To znaczy znika tam cała grupa osób liczących na to, że mogą być beneficjentami tego rodzaju systemu, niezależnie od tego, czy będą podejmować jakiekolwiek działania zmierzające ku temu, żeby jakąś tam produktywność, którą mimo wszystko posiadają, w sposób odpowiedni wykorzystać. Więc można zasugerować, że tylko tam, gdzie system, tak zwany system redystrybucyjny, oparty jest na zasadach dobrowolności i kontraktowości, tam on rzeczywiście może działać w sposób efektywny, no bo tam on nie jest obciążony ani problemem międzyosobowego porównywania użyteczności, właśnie z uwagi na tą swoją dobrowolność. Nie musi aspirować do żadnych naukowo ścisłych kryteriów, dlatego że nie musi uzasadniać żadnych właśnie takich przemocowych transferów dóbr. I nie wykoślawia on stosownych struktur motywacji w sposób, który no, stwarza zagrożenie, że rezultaty działania tego rodzaju systemu będą rezultatami diametralnie odmiennymi niż te zamierzone. Tyle chciałbym w tym temacie powiedzieć, także dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam do dyskusji.